byliście głodni tego wspólnego biegania, prawda? Tak, tak naprawdę już od kilku miesięcy żeśmy, można powiedzieć, zamarzli w naszych domach po części. No, była możliwość też potrenowania na świeżym powietrzu, ale każdy z nas, biegaczy, chce współzawodniczyć w jakiś sposób, nie? A tak naprawdę park daje nam do tego fantastyczną możliwość. Więc czym tak naprawdę ten sezon 2020 rozpoczynamy? No, sezon 2020, można powiedzieć, restartujemy od początku, tak? Bo od początku żeśmy się bawili w eventy, noworoczna piątka. Mieliśmy plany dotyczące pikniku rodzinnego, ale oczywiście sytuacja, jaka nas zastała, zmusiła nas do zmiany naszych planów. No i zaczynamy, można powiedzieć, w czerwcu pierwszym wiosennym crossem u Radziwiłłów na 6 km, gdzie spotkają się zawodnicy biegu na 6 km i Nordic Walking na 6 km. Jak wygląda trasa? No, trasa jest bardzo ciężka. Chcemy, żeby z roku na rok ta trasa tutaj po parku była dosyć trudna. Jest coraz więcej podbiegów, są możliwości, wały są dosyć sztywne, ostre i chcemy właśnie tam przede wszystkim tą trasę prowadzić, bo i też zawodników słuchamy, którzy chcą takich utrudnień. Nie? Bo ekstremalnych. Można rzecz tak powiedzieć, że tak. No. Ilu się uczestników spodziewamy? No, mamy dzisiaj setkę uczestników zapisanych. Widzę, że jeszcze w biurze zawodów tam parę osób stoi, które chciałoby się zapisać, ale sądzę, że tak z osobami, które nie przyjadą, będzie to 100 uczestników. Czyli tak, jak żeśmy zakładali, tyle osób będzie na starcie dzisiejszych zawodów. Czekamy jeszcze tu na prezydenta, który ma przyjść, ma otworzyć dzisiejsze zawody. Może pobiegnie. I ma pobiec. Przynajmniej deklarował, chociaż mówi, że tam złapał kilogram bądź dwa, ale wierzę, że jest to 4, nie? Dzisiaj zrzuci. No, dzisiaj też i nietypowo wystartujemy, bo zazwyczaj właśnie startujemy tu z tego miejsca, ale z tego tytułu, że jest już pięknie odremontowana brama koszarska, postanowiliśmy wystartować zawodników właśnie tam, z tego mostku, przy bramie koszarskiej. To będzie taka nowinka tej edycji crossu Radziwiłłów. Na pierwszego zawodnika czeka ten fantastyczny Volkswagen, rozumiem. Tak, Volkswagen dla zawodnika, Nissan dla zawodniczki, więc nagrody są coraz lepsze z roku na rok. Serdecznie Was wszystkich witam, nie tylko biaczan, którzy znakomicie są zaznajomieni ze swoim obiektem, w którym często też trenujemy razem z niezawodnym klubem biegacza biega, ale i wszystkich, którzy przyjechali odwiedzić Białopodlaską w ten piękny, wiosenny dzień. Cieszę się i w naszym wspólnym imieniu jestem przekonany, wyrażę wdzięczność wobec naszego, jeszcze raz to podkreślę, niezawodnego, niezmordowanego, nadkreatywnego klub biegacza biega, który nie zapomina o tym, że w Białopodlaskiej wspaniałe środowisko, któremu warto zorganizować mądrze, dobrze, aktywnie i wesoło, wspaniały sportowy czas, wspaniałej zabawy, osiągania rekordów życiowych i jeszcze raz ogromne, gorące dzięki klubowi biegacza Biała Biega.